wiecie, skąd jest ten samochód? Z kolebki cywilizacji. Okolice Morza Śródziemnego. Czyli, mówiąc wprost, ze słonecznej Italii. Apri il cuore alla vita, apri il cuore alla vita, amico mio, senza paura. No i jak patrzę na ten bagażnik, to okazuje się, że brudne auta z Włoch to nie mi. Zobaczcie na to urządzenie. Znam je co najmniej kilka lat. Pierwszy raz pokazywałem je w programie 101 napraw. Jak działa? Bardzo prosto. Tutaj podpinamy sprężone powietrze. Tu jest dysza obrotowa, zobaczcie. W tym zbiorniczku jest płyn czyszczący, który jest zabierany razem z powietrzem. Wybijany jest brud z tapicerki. Jednocześnie tapicerka jest czyszczona. Szczerze, nie znam lepszego urządzenia. Ten cud to najnowsza wersja tak zwanego pistoletu piorącego. No to możemy zaczynać. Tutaj wprawdzie powinna być założona o, taka osłonka, ale na razie robimy bez niej, żebyście zobaczyli, na jakiej zasadzie działa to urządzenie. Obrotowa dysza sprawia, że powietrze wiruje niczym tornado. I tak jak trąba powietrzna na kreskówkach unosi wszystko do góry, tak ten sprzęt unosi do góry brud. I zobaczcie, działa. Jesteście pod wrażeniem? Ja już jestem pod wrażeniem od dłuższego czasu, ale jest jedna rzecz. No i sami zobaczcie, brud się nie ulotnił. Wybijany jest z miejsca, które czyścimy i osadza się wokół. Dlatego to urządzenie ma coś jeszcze. I zobaczcie, taka przeźroczysta końcówka. Zakładamy ją na urządzenie. Oczywiście tu możemy odległość regulować. I teraz uwaga. Tutaj czyścimy tapicerkę, a do tej rury podpinamy odkurzacz, oczywiście taki, który się nie boi wody. I odkurzacz wysysa resztki wody razem z brudem. No i teraz uwaga, patrzcie, co się będzie działo. Teraz brud zamiast na boki trafia do odkurzacza. Ilość chemii można regulować. Co ważne, sprzęt jest odporny nawet na najostrzejsze uniwersalne środki czyszczące. Efekt widać gołym okiem. Najnowsza wersja tego urządzenia ma ponoć bardziej wytrzymałe wnętrzności, przez co dłużej może znosić takie męczarnie. Naprawdę jestem pod wrażeniem i chyba nic więcej nie muszę mówić, bo no obrazek mówi sam za siebie. I jeszcze jedna genialna rzecz, ta przeźroczysta końcówka. Dzięki temu możemy obserwować, czy brud wysysany jest jeszcze z tapicerki, czy już leci czysty płyn. Po kilkunastu minutach takiej zabawy aromat pizzy i spaghetti odchodzi w niepamięć. Słuchajcie, co mogę więcej powiedzieć? Jest to ewolucja tego urządzenia, które znam i używam od kilku lat i uważam, że jest to najlepsze urządzenie, jakie do tej pory miałem. Jeżeli macie lepsze, piszcie do mnie, na pewno je przetestuję. Chociaż nie sądzę, żeby coś pokonało tego diabła. A jeśli zechcecie nabyć tego diabła, zróbcie porządny przegląd internetowych sklepów. Jedni sprzedają to po 300, inni po prawie 4,5. Miałem do tego samochodu kupić nową tapicerkę, ale jeżeli uda mi się usunąć te niebieskie plamy przy pomocy innej chemii, no to zmieniam plan i ją po prostu upiorę. Ale jeszcze jedno. Zastanawiam się, co teraz powiedzieć, ale chyba tak jak zaczynałem bez wprowadzenia, to na koniec też komentarz jest zbędny.